Step one, wake up, really gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, you grow hard out what you wanna be. Siemanko YouTube, witam was w moim pierwszym odcinku z serii vlogów pokazujących przygotowania do moich zawodów FIBE. Zawody FIBE odbywają się 10 września, dokładnie za 4 tygodnie i 5 dni. Czasu zostało już niedużo, tak naprawdę moich przygotowań została już tylko 1/4, bo są to 4, no niecałe 5 tygodni, a ja całe moje przygotowania zacząłem 20 tygodni do, więc zleciało już 15. Ale myślę, że tak naprawdę teraz zaczynają się największe zmiany, robi się najciekawiej, no i jest co pokazywać. W dzisiejszym odcinku chciałem wam pokazać mój trening nóg ukierunkowany na tył uda. Dodatkowo będzie jedno ćwiczenie na triceps, które podbija mi objętość tygodniową. Pokażę wam również, co jem, jakie produkty wybieram tak, żeby nie być głodnym w miarę możliwości, bo wiadomo, że na tym etapie jest to już prawdopodobnie nieuniknione. Więc zapraszam do dalszej części odcinka. Jo. Tutaj możecie zobaczyć, jak wykonuję moją mrożoną kawę. Do kawy wcześniej zalanej dodaję kostek lodu. Oprócz kostek lodu dodaję do niej również sos zero. U mnie jest to sos czekoladowo-orzechowy, mój ulubiony. Oprócz tego dodaję odrobinę kakao, czasami cynamonu, jeśli mam ochotę. Oprócz tego znajduje się w niej kilka kropli funky flavor. W moim przypadku smak bounty, bardzo fajnie się to łączy z tym wszystkim. Miksuję to w blenderze i wychodzi mega napieniona kawka. A więc tak, ja już po sesji cardio, po 20 minutach pozowania, wziąłem sobie prysznic, także biorę się za jedzonko. Biorę się za jedzonko i widzimy się w kolejnym posiłku. Więc tak, tutaj widzicie mój pierwszy posiłek. Tu jest 75 gram kleju ryżowego. Klej ryżowy robię na pół z płatków ryżowych i na pół z kleju dla dzieci. Do tego 50 gram malin, troszeczkę cynamonu, 35 gram izolatu, 2 jajka, troszeczkę pomidorka, trochę szpinaku. Tutaj mrożona kawka. W ten sposób się to prezentuje. Oho, troszeczkę się nie rozpuściło, ale myślę, że będzie ok. Tutaj przygotowuję sobie 3 posiłki w jednym czasie. Tak jak możecie zobaczyć, są to 2 worki ryżu, 300 gram batatów, 300 gram zielonej fasolki oraz 600 gramów kurczaka. Kurczaka robię, tak jak widzicie tutaj, w airfryerze, frytownicy beztłuszczowej. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, ponieważ kurczak jest mega soczysty, nieprzypalony, a tak naprawdę nie trzeba go w żaden sposób pilnować. Wszystko przykładam sobie do równych pojemników, odważam. Na koniec posypuję solą, która już była wcześniej odważona, i resztę zostawiam na później i szykuję dalej. Pokażę wam drugi posiłek. W drugim posiłku znajdziemy u mnie 300 gram batata, 200 gram fileta z piersi kurczaka, 100 gram brokuła. Zjem go sobie między treningami, które prowadzę na siłowni. Także pokażę wam go teraz. Myślę, że jakieś zbliżenie. O, tak to wygląda. Myślę, że bardzo smaczne. Jak ktoś lubi bataty, to na pewno taki posiłek jest bardzo fajnym rozmaiceniem jakiegoś ryżu, czy kaszy i tak dalej. Myślę, że też dużo bardziej zapycha w porównaniu do ryżu, przynajmniej mnie. Dobra, widzimy się w kolejnym posiłku. Kolejny posiłek będzie już posiłkiem przedtreningowym. A tak prezentuje się mój posiłek przedtreningowy. Mamy tutaj 100 gramów ryżu basmati, 200 gramów fileta, 100 gramów zielonej fasolki, odrobina keczupu i kawka do tego. Lecimy. Tutaj możecie zobaczyć, jak przygotowuję swój posiłek potreningowy. Jest to klej ryżowy z dodatkiem kakao oraz słodzika. Wygląda to mniej więcej w ten sposób. Gdy wszystko wymieszam, chwilę ostygnie, na górę dodaję maliny, posypuję wszystko cynamonem i na koniec już na gotowo zalewam go białkiem. Po posiłku przedtreningowego minęło około 40 minut. Ja wypijam swoją przedtreningówkę. W moim przypadku jest to akurat połowa porcji ice pumpa, do tego trochę cytruliny, minimalna ilość soli. Oprócz tego wleci sobie 5 mg jochimbiny. Oprócz jochimbiny przed treningiem używam jeszcze fragment GH, 200 mikrogramów, także to będzie wszystko. Wypijam
i zbieram się na trening. Jako że nagrywam vloga, pokażę Wam także miejsce, w którym pracuję. Jest to Extreme Gym w Kaliszu. Tutaj właśnie prowadzę treningi personalne. Sam również tutaj trenuję. Myślę, że najlepsza siłownia w okolicy. Także lecimy dalej z tym materiałem. Every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at... Mój trening look zakończony. Wszystkie ćwiczenia, które dzisiaj wykonywałem, macie nagrane na filmie. Są to główne serie, najcięższe, z największym obciążeniem. Pomimo mojego złego samopoczucia, cię udało się na większości ćwiczeń sprogresować. Wleciała mocna kawka przed treningówka, także dzięki temu było dużo łatwiej. Ja aktualnie skakuję na kilka minut pozowania, no i zabieram się za jedzenie. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I'm never... Tutaj możecie zobaczyć mój posiłek potreningowy. Ja przygotowałem sobie go już wcześniej. Dodatkowo tylko na świeżo zalałem go izolatem rozpuszczonym z małą ilością wody. Tak jak widać, wygląda to w następujący sposób. Jest to chyba najlepszy posiłek w ciągu dnia, także zabieram się do jedzenia. Po moim treningu miałem jeszcze pracę na siłowni. Aktualnie kończę, jadę do domku i będę zabierał się za ostatni posiłek. Yo.
tak wygląda mój ostatni posiłek. Mamy tutaj 50 gram płatków ryżowych, 15 gram odżywki rozpuszczonej na polewę, dokładnie z izolatu, 15 gram masa migdałowego, 150 gram fileta z kurczaka, połowa pomidorka i kawka mrożona, zmiksowana z lodem. Troszeczkę już się rozpuściła, ale już naprawiamy. Ok. Ja zabieram się za ostatni posiłek, a za chwilkę nagram Wam podsumowanie całego dnia. Zrobię spis makro, także przesuwać. Ok, w materiale widzieliście każdy z moich posiłków. Ominął Was tylko jeden, niestety nie mogłem go nagrać, bo zjadłem go między treningami na siłowni. Po prostu tak mi wypadło. Łącznie było to 3500 kalorii, 315 gramów białka, 38 gramów tłuszczu i 455 węglowodanów. Tak wygląda na ten moment moja dieta w dzień treningowy. W dzień nietreningowy jest to troszeczkę inaczej, ale myślę, że pokażę to w kolejnych filmikach. Oczywiście, jeśli będziecie zainteresowani, jeśli komuś ten materiał się spodobał, zostawcie łapkę, napiszcie w komentarzu, co byście chcieli zobaczyć, czy taki materiał Was zainteresował, co mógłbym poprawić w tym filmie. Na pewno chętnie takie uwagi przyjmę i postaram się poprawić tak, żeby komukolwiek przyjemnie się to oglądało. Także dzięki i do następnego. Yo.